Chce mi się pić, ale przez tą maskę to się napiję chyba dopiero na górze. Dwa lata temu wybrałem się na przejażdżkę rowerową po śniegu. Powstał wtedy film, czy da się jeździć rowerem zimą. Ponad dwa lata po tamtych wydarzeniach po raz kolejny podjąłem decyzję o zimowym wypadzie w góry. Na rowerze oczywiście. Tym razem celem mojej wyprawy była Hala Gąsienicowa. Jest to jedyny znany mi szlak prowadzący w kierunku Tatr Wysokich, na którym można się wbić rowerem. Początek nie był obiecujący. Wypad zaplanowałem w momencie, gdy śnieg w Zakopanem zaczął już topnieć. To było chwilę przed świętami, więc śniegu ogólnie nie było zbyt dużo. Na szczęście sytuacja zmieniła się diametralnie po przejechaniu pierwszych kilometrów. Ale o tym za chwilę. Pogoda tego dnia była zaiste fantastyczna. Ośnieżone drzewa skąpane w promieniach porannego słońca zdawały się nawoływać do jeszcze większego zaangażowania i jeszcze mocniejszego kontemplowania otaczającej mnie rzeczywistości. Tak przynajmniej sytuacja wyglądała na początku. Na dalszym etapie podróży dużo się zmieniło. Było mniej kontemplowania, więcej pedałowania i więcej śniegu. Podróż w górę, no cóż, trwała znacznie dłużej niż przewidziałem. Okazało się, że kompletny brak treningu, połączony z godzinami spędzonymi na rozmyślaniu o przyszłym sezonie rowerowym, nie wystarczył. Każdy kolejny kilometr odciskał na mnie coraz większe piętno, aż zrobiłem sobie przerwę. Kilka łyków gorącej herbaty zdecydowanie postawiło mnie na nogi. To była dobra decyzja w kontekście tego, co miało się wydarzyć. Jak wspomniałem początkowo, śniegu nie było zbyt dużo, jednak z każdym metrem szlak przykrywała coraz grubsza warstwa puchu. Nawet moje wyjątkowo endurowe opony grzęzły raz po raz, zmuszając mnie do zeskakiwania z siodła. Jedynym rozwiązaniem była w miarę szybka jazda do przodu i konsekwentne utrzymywanie wyjeżdżonej ścieżki. Co więcej, wraz ze wzrostem wysokości zmieniały się również warunki pogodowe. Radośnie świecące słońce ustąpiło miejsca chmurom. Zrobiło się ciemniej i zimno. Pojawił się również wiatr, który zaczął skutecznie sprawić mnie z trasy. Efekt? Wjazd na szczyt okazał się znacznie fajniejszym przeżyciem niż początkowo zakładałem. Więcej śniegu, wiatr wiejący w twarz i systematycznie spadająca temperatura. Rewelacja. Jak bardzo bym nie chciał, to niestety jak tylko spadnę z roweru na podejściu, na górce, nie ma szans, żebym wsiadł do niego. Tyle śniegu. Fantastycznie. Trudne warunki klimatyczne zdawały się bardziej przeszkadzać pieszym. Ale to pewnie dlatego, że ja dojeżdżając do schroniska byłem u kresu swojej wspinaczki, a o nim jak nie mam na początku. Na samej górze wiatr wiał jeszcze mocniej, ale mi to w ogóle nie przeszkadzało. Gorąca herbata w połączeniu z kilkoma batonami zrobiła swoje. Właśnie zrobiłem błąd mały. Poczekaj, mogę z tą gadać, ale muszę się ubrać, bo właśnie sobie przemoczyłem gacie, na których siedzę. Nie musimy tam gadać dużo, tam sobie wiesz, kontempluj. A najlepsze wciąż było przede mną, czyli zjazd w dół. Wiadomo, że nie ma szans tutaj na ustanawianie rekordów, zresztą nie nastawiałem się na to. Jest to mimo wszystko szlak uczęszczany głównie przez pieszych. Ale ja miałem o tyle szczęście, że w drodze powrotnej minąłem ledwie kilka osób. Doszedłem do wniosku, że ten film jest wystarczająco długi i nie będę pokazywał teraz całego zjazdu. Ten wrzucę w oddzielnym filmie.
Thank you.